Dzień dobry wszystkim. No więc tak, chciałbym szybko się przedstawić. Nazywam się Kasper Kalfas, pracuję jako DevOps w firmie Tauron i chcę Wam pokazać troszeczkę inne podejście do nauki DevOpsa. Jak wiadomo, DevOps to działka informatyki, w której musimy mierzyć się z trudnościami wynikającymi z obsługą wielu technologii, nauką, ja bym powiedział ciągłą nauką, tak? Od Linuxa po chmurę, przez Kubernetesa, Dockera, Infrastructure as a Code. No, niełatwo zostać DevOpsem i też zawsze musimy się uczyć, tak? Dokładnie tak. Więc skąd czerpać tą wiedzę? Czy czerpać ją z kursów, czy z YouTube'a, Udemy? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawię Ci Marka. Marek ma 35 lat, mieszka w Warszawie, ma piękną żonę Ewę i jest zadowolony z życia facetem. Ponieważ w 2019 roku postanowił, że zostanie DevOpsem. Na samym początku uczył się z YouTube'a, Udemy, płatnych kursów z internetu. Jednak to powodowało u niego frustrację. Ciągle musiał przepinać się pomiędzy ekranami, przepisywać różnego rodzaju skrypty. Ale dzisiaj jest już pełnoprawnym DevOpsem. W pracy wraz z kolegami dzieli się nowymi wiadomościami, zadziwia swoich szefów. I teraz nasuwa się pytanie, jak on tego dokonał? Jak on to zrobił, że z osoby, która jakby ślepo podążała za kursami, dziś jakby zadziwia swoich szefów, zadziwia innych swoją wiedzą. No więc tak. Po pierwsze, zapisał się do grup na Facebooku, tematycznych Slacków i społeczności na Discord. Po drugie, zapisał się na konkretne mailingi konkretnych osób, gdzie raz tygodniowo dostaje wiadomości na temat chmury, Ansible'a, CI/CD, po prostu nowinek DevOpsowych, które przychodzą na jego skrzynkę pocztową. Oraz zaczął podążać na Instagramie i LinkedInie za ciekawymi osobami z tej branży, więc mógł komentować ich posty i wymieniać z nimi poglądy, więc też budował swoją markę osobistą. Jakie były główne korzyści z tej działalności Marka? No więc tak, dostawał tą tak zwaną codzienną dawkę wiedzy, która przychodziła do niego na skrzynkę mailową, bądź na grupach facebookowych, bądź na Slacku czy Discordzie, co dawało mu wiele motywacji do działania. Nawiązał nowe znajomości z kolegami i przyjaciółmi, gdzie mógł się wymienić doświadczeniem, podpytać, jak wygląda praca z konkretną technologią, co dało mu ogromne wsparcie. Jeśli już miał to wsparcie i zaufanie do innych, więc postanowił pójść dalej i wraz z kolegami z takiego Discorda zaczęli robić wspólne projekty. Te wspólne projekty budowały u niego wielkie doświadczenie. No i dzięki temu dostał swoją pierwszą pracę, która pojawiła się na jednej z grup facebookowych. No i teraz chciałbym Wam polecić miejsca w sieci, które ja sam odwiedzam, czy jestem zapisany w tych społecznościach, czy na mailingach. To znajduje się pod tym tutaj linkiem. Chciałbym Wam pokazać ten link, przejść do niego. Więc zaserwowałem Wam tutaj ciekawe grupy na Facebooku, Slack i Discordy, mailingi, na których sam jestem zapisany, oraz ciekawe osoby na Instagramie oraz LinkedInie, które udzielają się w tematyce DevOpsowej.
O, właśnie tutaj tak wygląda ten slajd. No i bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Ci bardzo, Kasper. Bardzo też cenna wiedza, bo tak jak my działamy jako SODO, przekazujemy tę wiedzę, to właśnie też można robić to przy użyciu też innych narzędzi. No i też fajnie, że się podzieliłeś z nami tym, co dla Ciebie jest najważniejsze. Bo jest Kasper, jak długo już jakby pracujesz i działasz jako DevOps? I jak długo już zdobywałeś tę wiedzę, gdzie szukać? Wiesz co, jako DevOps działam od 2 lat i właśnie no, to się wzięło tak, że ja dużo kiedyś wcześniej, zanim zostałem DevOpsem, no to jakby oglądałem filmów na YouTubie czy jeszcze na Udemy, tak? I to w pewnym sensie tak, osiągnąłem jakiś pułap, tylko że nie mogłem jakby dalej wyjść za to, więc zacząłem właśnie szukać typowo właśnie dedykowanych społeczności, ludzi, którzy faktycznie gdzieś się mogę z nimi podzielić tą wiedzą czy spostrzeżeniami z danej technologii. Po drugie, właśnie genialną rzeczą są mailingi, typowo mailingi techniczne, tak? No bo raz w tygodniu gdzieś dostaję zestawienie ciekawych jakby linków, ciekawych rzeczy, które mogę sobie gdzieś w wolnej chwili przeczytać nawet na telefonie, czy no to jest jakby taka współczesna forma magazynu, że dostaję po prostu jakby jakąś taki magazyn dedykowany tylko dla mnie do przeczytania, więc naprawdę to jest super rzecz, jak dla mnie.